widzicie? Widzicie go? Chcecie czy nie chcecie, wierzcie albo nie, miałam okazję z tym panem Grzegorzem Łapanowskim, czy jakoś tak, miałam okazję z nim gotować, bo mam skończony kurs gotowania właśnie z Kurtem, panem Kurtem, i on po prostu uczył tam u pana Kurta i też z panem Kurtem gotowałam. Musiałabym po prostu poszukać, i on taki ten, faktycznie skończony kurs gotowania właśnie z nim, od niego książkę dostałam z jego autografii. A ja obładowana dwoma siatami, w jednej mam ciacho, w drugiej mam kuleczki oczywiście z kawą. Wracam do domu, blachy puste, to chyba smakowało. A jeszcze muszę lecieć po bilet miesięczny na autobus. Mam już do domu, w końcu zaczynam wracać. Tak jak mówiłam, byłam po bilet, kupiłam bilet. W końcu do domu, no cieszę się. Widzę, że coś zaczyna się troszkę, odrobinę chociaż przejaśniać. No i tyle, lecę do domu, może będziemy coś testować. Siedzę tu sobie obok mojej aktoreczki drugiego planu, a dlaczego obok niej siedzę? Bo ma opatrunek, jak widzicie, już ten opatrunek jest troszkę tak jakby odświeżony, w sensie tu, bo po prostu jej tu wszystko zjechało, a stwierdziłam, że no na nowo muszę jej to... No praktycznie zjechało, rana praktycznie była widoczna. Odwinęłam na nowo bandaż, elegancko wyprostowałam, bo to jest taki bandaż samozalepiający się. Odwinęłam i po prostu stwierdziłam, że jej na nowo zawinę ten bandaż. I jak już odwinęłam, to myślę, dobra, to już zmienię opatrunek. Mam maść, dostałam na smarowanie ucha. O, ucha i okolice ucha właśnie na te właśnie rany, żeby się fajnie goiły. A widziałam, że weterynarz tym samym smarował u siebie. Więc wzięłam i elegancko posmarowałam delikatnie nóżkę. Dałam gazę świeżą, zawinęłam fajnie, no i ma świeży opatrunek, ale dobrze, powiem wam, że zmieniłam ten opatrunek. Wiem, że nie powinnam, bo weterynarz mi powiedział, że jak coś, to żeby pojechać do nich. Ale zmieniłam opatrunek, bo po prostu, no masakra. Staram się właśnie, żeby to było jak najczyściej, czyli ręce wszystko umyte, elegancko. Właśnie tak staram się, żeby to było, jak to powiedzieć, no nieskazitelnie czysto, żeby to było. Żeby żadnej zarazy nie złapała, chociaż ona i tak tam jakieś zaszczyki zawsze dostaje, jakieś tam przeciwbakteryjne czy jakieś antybiotyki, nie wiem co to tam jest, ale takie zaszczyki dostaje, więc raczej niczego się nabawić nie powinna, ale na wszelki wypadek jeszcze po prostu te ręce porządnie umyłam, żeby mój piesek nie dostał żadnego jakiegoś zakażenia czy cholera wie tam czego. Tak, no ale cieszę się, że zmieniam opatrunek. Już powiedziałam rodzicom, jak jutro się nie zsunie, będzie wszystko ok, to po prostu już jutro nie będę tego ruszać w ogóle aż do wtorku. Chyba, że się zsunie, no to wtedy będę musiała na nowo to robić. No niestety. A teraz szybki test tego czegoś. Czyli tego czegoś, to jest pasta na kanapki z ananasem, nasionami słonecznika. Powiem wam, tak to wygląda. Fajna w ogóle, fajna jest nakrętka taka fajna. No nie jest to taka typowa nakrętka. Fajna w dotyku. Tak to wygląda, niby jest to produkt jakiś tam ekologiczny, bo oczywiście jest znaczek Unii, takiej Europy. O matki, jaki to ma zapach. Wiecie co? No nieładny ma zapach. Oczywiście będę to testować na łyżce, a dlatego nie będę tego brała na kanapkę, no bo nie będę tego brała na kanapkę, wezmę sobie to na łyżeczkę. Tak to wygląda. Zapach. Pomidora? To próbuję, aż się boję. Ten zapach tak trochę odrzuca. No ale próbujemy. Albo wiecie czego? O, papryki. Zapach papryki może bardziej. Tak trochę wygląda musztardowo. Czuć tego ananasa. Jak się gryzie też słonecznik, ale chyba najbardziej przyprawy. Czy jest to godne polecenia? Dziwne, ale nawet powiedzmy, że jest ok. Chociaż szczerze mówiąc, mnie to nie za bardzo powaliło. Ale mogę polecić, jest to dziwne, ale no coś innego. Smakowo jest to coś innego. Ananasa powiedziałabym, że ciupinkę. Czuć chyba najbardziej słonecznik i te przyprawy, co tutaj są. Więc tak, polecam. Za to dawałam 5,99, jak dobrze pamiętam.
więc polecam. A teraz szybki czas pozdrowień i odpowiedzi na wasze pytania. Mam nadzieję, że za mną telewizor nie będzie was rozpraszał, który sobie gra, ale akurat jest wyciszony, bo oglądam sobie program na ratunek czy coś takiego. Pierwszy raz to oglądam. Taki, powiem szczerze, ogólnie programów nie lubię, ale akurat to się włączyło, to sobie to oglądam, zobaczymy. Dobra, to lecimy. Marysia Szewczyk, serdecznie pozdrawiam, gratuluję, że byłaś pierwsza. Jak imię najbardziej ci się podoba? Nadia. Może jest to takie dziwne imię, ale Nadia. Masz GG? Nie mam. Miałam, ale nie mam. Jakie jest twoje hobby oprócz perkusji? Moje hobby? Wiesz co, bardzo lubię, tylko nie wiem, czy to mogę nazwać hobby, podróżować. Chyba mogę to nazwać, podróżować. Podróżować, nurkować bardzo uwielbiam, jeszcze tym bardziej, jak jest to ciepły kraj i czysta, nieskazitelnie czysta woda. Uwielbiam. A teraz mam tą kamerkę sportową, czy jakbym gdzieś nurkowała, czy coś, to mogę nagrywać. Uwielbiam, uwielbiam. Jest to mega, mega wciągające. Jak jest twoja ulubiona zupa, a jaki obiad? Moją ulubioną zupą jest rosół, a obiadem od ostatniego czasu placki ziemniaczane. Ale chyba taki typowy, najbardziej ulubiony obiad to schaboszczak, ziemniaki i do tego na przykład buraki. Na przykład. Jakie są twoje trzy ulubione napoje lub soki? Pepsi. Bardzo lubię. Chociaż wiem, że to nie jest zdrowe. Herbatę z cytryną i z cukrem. Uwielbiam. I kakao. To chyba to są takie strzały dziesiątki, jeśli chodzi o napoje. Lubisz koty? Pewnie, że lubię. Ja lubię wszystkie zwierzęta. To nie jest tak, że lubię psy czy coś. Nie. Bo lubię psy, lubię koty. No lubię wszystkie zwierzęta. Króliki, świnki. No wszystkie zwierzęta, jakie są. Ja to tak czasami sobie myślę, że jakbym pracowała w zoo, to mogłaby być praca, w której bym się realizowała po części. Aczkolwiek w zoo jest niestety zapiernicz, no bo jeździłam kiedyś tam dawno temu konno, no i wiem, jak to się zasuwa przy tych zwierzętach. W sensie takim sprzątania boksów. To się zasuwa równo. Błażej Krupiński, serdecznie pozdrawiam. Jak jest jaki lubisz kolor? Oczywiście niebieski. Co lubisz najbardziej jeść? O matko boska. Co lubię najbardziej jeść? Wiesz co, to zależy w sumie od dnia. Tak, mogę powiedzieć, że to dnia, ale chyba to ostatnio też bardzo smakują mi broskwinie z puszki. Jest to taka niby prostota, ale bardzo mi to smakuje. Lucyna Olszyk, serdecznie pozdrawiam. Jaką kawę koleżanko najchętniej piją rozpuszczalną? Wiesz co się okazało? Kupiłam rozpuszczalną, a one piją wsypaną. Wtopa kompletna. No ale nie wiedziałam, powiem ci szczerze, nie wiedziałam, nie patrzę do kubków, kto co pije. Tak. No tyle, że myślę, że to tak, no wypada zrobić za pierwszą wypłatę jakąś tam taką mini imprezę. Okropnie wygląda tak. Karma tamusi, wiesz co, to właśnie była ta puszka taka amerykańska. To była jakaś taka wersja eksperymentalna, ale nic jej po tym nie było. Ona to pierwszy raz w życiu jadła, więc... Bardziej dla kota, no. Wiesz co? Akurat z tobą nie zgodzę się, że koty lubią ryby. Moja, powiem ci, w przypadku mojego pieska lubi też ryby. Czasami kupuję w rybnym szprotki i sobie tak parę szprotek tako, żeby miała na ząb. I lubi. Tak. Hubert Szarek, serdecznie pozdrawiam. Jak znajdziesz batonik Nutella Bread, to go przetestujesz? Pewnie. Pewnie. Chociaż tak jak mówiłam, na razie chcę zrobić ten vlog, żeby był ze zdrową żywnością, chociaż aczkolwiek nie wiem, nie wiem, nie zawsze jest to zdrowo. Cię widzicie, mama zrobiła pokusę i kupiła pączki. No oczywiście Alusia się poczęstowała tym pączkiem. Tak. Ale na razie tak to wygląda, więc widzimy się jutro.